Hej, ludziska. Cześć, witam. Głupi. To jest prawdziwa broń. Żenada. Ej, fajna perspektywa na kamerę, nie? Zajebista. Ej, uciekli, mam gdzie to... jechać. Czekaj, czekaj, czekaj. No. Mogę puścić moją piosenkę, proszę. Zaraz, możesz puścić. Okay. Słuchajcie, jestem piosenkarzem. I niedługo wydaję piosenkę, więc możecie wspierać mnie na YouTube. Jedziemy. This is for the ladies. O! 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 Jo! Rezig już multigamepegaj 2015, sprawdzasz, o! Jedziemy autem! Bardzo fajnie! Wepchał się w ulicę! Już nie fajnie! O co im chodzi, ja nie wiem, i wbijam na bitę, robię masakrę, bo jestem dziś z Rezim i robię masakrę, bo jestem dziś fajny. Wbijam na bitę. Ale dobrze szedłeś, stary, dobrze szedłeś. Flow polecam. Taki flow zebrał, taki flow zebrał. To moja życiówka, wiecie. Mój 5 sekund. Jesteśmy we Wrocławiu, ludziska. Jedziemy spotkać się z Mobile Vikings. Tak. Spotkać się, pogadać co i jak, wymyślić lepszy scenariusz na filmiki. Tak. I pogadać o meetupie. Tak. Bo meetup tuż chcemy. No co, ja potwierdzę, bo fajne atrakcje zrobić. Działa, moi Działa? Drodzy. Jak będzie na meetupie? Zajebiście. Jak będzie na meetupie? Zajebiście. Zajebiście. Co? Ej. Czemu? Jechaliśmy wcześniej z moimi kumplami tutaj trzema, bo zobaczyć muszą mieszkania. Który serdecznie poznam i potem pod koniec vloga wam pokażę ich i przywitamy się z nimi, bo oni teraz poszli szukać mieszkania, bo tu będą studiowali, a my idziemy na spotkanko, a potem jeszcze będziemy mieć żart. Dobra, wszystko. Jak mi się to trudno trzyma! Zdej mi, zdej. Już? No weź ją, weź ją. Ej, multi, ile nam zapłacili? 4, dobra, nie mów, nie mów, dobra, ale przyjechaliśmy do siedziby multi, a ja bym pomyślał nad zakupieniem troszeczkę nowszej wersji, bo to jest jakaś taka wiśniarska. Nie wiem, jakaś wiśniarska jest ta wersja. Lepsze bym kupił, troszeczkę słabo jak na ciebie, multi, naprawdę. No, wiesz, to jest dopiero zaczynamy. Multi zaszczędził, postanowił kupić iPhone, a nie lustrzankę i dlatego właśnie ma Porsche, nie? Mamy kilka misji. Misją pierwszą jest to, by pogadać na temat planu na kolejne filmiki. Misją drugą jest to, żeby być przez cały filmik seksowny. Skup się. No i chcemy potem jeszcze o meetupie pogadać, żeby załatwić jakieś fajne rzeczy na meetupa, żeby było jeszcze zajebistrzej niż planujemy to zrobić. Bo ogólnie jest żałośnie, a będzie dobrze. Żartuję, jest fantastisz. No ty gdzie jesteś? Moi drodzy, jesteśmy w domu. Tutaj mieszkałem prawdziwie kingowie. Możesz się poczęstować? Nie wiem, czy wam coś opowiem. Opowiem wam coś o ciastkach. Daj mi opowieść o ciastkach. Nie, nie, już się twój czas antenowy skończył. To jest, proszę państwa, nowa sztuka. To nowa sztuka, to ja, to Remigiusz. Czy widzicie, tutaj jest worek subskrypcji. A, bo ja się sprzedałem. Nie, to jest worek subskrypcji, nie sprzedanie, przepraszam. No, nie ma subbutona. Nie trzeba, to są fizyczne wersje subskrypcji. Tam są ludzie wpakowani w tej paczuszce i krzyczą. Dobra. Ja kombinuję, jak usprawnić wszystko, a wszyscy na telefonach. Tak oni pracują. Tak pracują. Nie wierzcie temu, tak hipokrycie. A to jest multiego praca. Przepraszam bardzo, to graficzna. Jest... Zamknij się. Aha. Ziemniaczku. To jest właśnie praca multiego. A tam jest moja praca z jakimiś tam jeszcze domieszkami innych prac. Ale głównie moja praca. Oni wszyscy na Instagramie siedzą. I nie pracują. Proszę. To są potwierdzenie sytuacji. A ja kombinuję, jak tu usprawnić sytuację. W tempie moim włosy rosną, jak te lajki rosną właśnie sosną, rosną wiosną. Moi drodzy, naprawdę polecam ten fanpage. Lajkujcie ten fanpage, bo jest bardzo dobrym fanpage'em i Rezig już to jest dobry obywatel kraju polskiego. Pozdro.
Czym jest Mobile Vikings? Wytłumacz ludziom, bo oni nie wiedzą, czym jest Mobile Vikings. Mobile Vikings to sieć komórkowa. Nie, poczekaj. Najlepsza. Ale to zapłacimy. Najlepsza, najfajniejsza. Mhm. Nie ma lepszej. Dobrze, dobrze. Nie będzie na Porsche. Przepraszam, przepraszam. No. I dobrze, dobrze, dobrze. Na najlepsze pakiety. Dobrze, dobrze. Na kartę są, tak jak mówiliśmy. Dobrze, dobrze, dobrze. I coś tam musiałeś powiedzieć. Co jeszcze było w głowie? Nie wiem, nie wiem. Fajne miecze. Miałem, okej. Okay, Multi-team jest Mobile Vikings. Poczekaj, właśnie rozmawiam przez telefon, używając sieci. Mobile Vikings. I już tak bez tej głupoty, którą wprowadziliśmy w filmie. Już za dużo. Już za dużo głupoty, już powiedzieliśmy nie, musimy już powiedzieć coś mądrzejszego do kamery. Dlatego to jest jego kwestia teraz, niech on powie mądrego coś. Za głupi jesteś na to. I to co planujemy jest naprawdę mega zarąbiste, bo planujemy fajny taki reborn na odcinki z... O, proszę, tam Multi wskazuje paragrafy, które o tym wskazują i o tym mówią, dokładnie. W ogóle ich teraz nie widzicie, ale nie, myślę, że są fajne. Widać, są bardzo fajne i bardzo ważne. Ogólnie też chciałem powiedzieć z Multiekiem, który chyba teraz za dużo głupoty wprowadza, ale chcieliśmy powiedzieć, że to co nagrywaliśmy, jeśli chodzi o te wszystkie filmiki z serii Sagi Wikingów, wiecie, że nie były nagrywane na bieżąco, nie? I chcieliśmy reagować i wpływać na ten plan, który wymyśliliśmy i motyw Klapsa w Melwinią Dupę. Melwinia Dupa, jak się przy tym czuła, Melwinia Dupa? Pokaż, czerwona jest? Pokaż, gdzie masz te wikingowie internetu. Jeśli chodzi o interakcję i o to, że nie byliśmy w stanie zmienić planu, to wszystko wynikało przez to, że za dwoma razami się spotkaliśmy, nagraliśmy wszystko, bo nie dało się tego robić codziennie, by wrzucić kolejnego dnia. To już było rzeczywiście dużo. Drony przy tym były mega profesjonalne kamery i też fajne sceneria zresztą, co nie było w moim domu, ani na moim ogródku, ani na Multiego ogródku, gdzie musieliśmy pojechać do lasu, nad staw, by to wszystko ponagrywać, więc zrozumcie nas, jeśli chodzi o tą twórczość. Teraz właśnie planujemy już taki zupełnie inny coming out, gdzie troszeczkę się akcja zmieni. Coming soon. Coming soon, więc czekajcie. Czekam teraz na pizzę, mam już przerwę w ustaleniach. Ekipa tam poszła zamówić. Ta pracująca ekipa czeka na przerwę. I chcieliśmy też powiedzieć, że nie bez powodu wybraliśmy właśnie tą ekipę, bo zapewne nie wiem, czy sobie wyobrażacie, ale wiele osób o tym wie, że jeśli chodzi o youtuberów, szczególnie już naszego pokroju, czyli którzy tam mają kilkaset tysięcy subskrypcji, to już dostajemy naprawdę bardzo dużo takich ofert i zazwyczaj takie, za przeproszeniem, gówno odpalamy i wywalamy, bo to nie jest to, co chcemy robić. Tu akurat o tyle to się różniło, że mogliśmy zrobić przy tym mega zarąbistą serię za pomocą dronów, profesjonalnych kamer, naprawdę zajebistego też miejsca zresztą. I to się właśnie naszym zdaniem w tym wszystkim liczy. Nasza kreatywność może tutaj wykorzystać. No właśnie. Zgrywanie głupów, to jest nasza kreatywność. Musimy wam pokazać więcej backstage'u z tego planu, bo to naprawdę było tak przezarąbista sprawa. Jeśli chodzi o mnie, nie wiem jak ty stary, to dla mnie to było mega nowe doświadczenie, jeśli chodzi o takie nagrywanie. Bo zawsze nasze filmiki, wiecie, to jest tak jak teraz. Ja nagrywam z ręki, nagrywam ten film i mówimy do was. A tam kamerzy, tam kamery, tutaj gościu od audio, gościu od światła, gościu od kamery, od scenografii, no to było naprawdę mega zarąbiste, więc to było też takie nowe doświadczenie, jeśli chodzi o takie, że tak powiem, ustawki, więc to było moim zdaniem spoko. To jest nowy Mobile Viking, to się nazywa mod. Co to robisz, człowieku? Moi drodzy, jest to czas, w którym musicie stać się jednym z nas. Ponieważ nadchodzi wojna. Głupie. Ekipa już pizzę zamówiła. Smacznego, chłopaki. Dzięki. Dzięki, przyjacielu. Dobra? Mhm. Ile? Przestań mi robić takie ujęcia, jak jem. Ile na 10? 2 na 10, 5 na 10, 8? 10 na 10. 10 na 10. No, no. I prawidłowo. A ile ci zapłaciła pizzę, żeby tak powiedzieć? Smacznego. Ja jako z Multim, jako przewodniczący ludu w internecie. Chciałbym was spytać, chłopaki, czy macie tu jakieś ciekawe sytuacje na co dzień? Czy jest spokojnie, czy jest luźno, czy jest jednak coś ciekawego, co możecie nam powiedzieć? Dzień zaczyna się od Klapsa, od szefowej, to jest ten. Tak. Ale to akurat lubimy. No to tutaj się dzieje, to jest jakby pikuś, bo bardzo często wychodzimy poza biuro. Nie tylko, że tak powiem, na jakieś zorganizowane akcje, ale generalnie staramy się wychodzić z naszymi wikingami do ludzi i robić jakieś śmieszne, fajne rzeczy, nawet jutro. Szkoda, że nie zostajecie na dłużej, bo jutro na Wake Parku tutaj będą nasi wikingowie latać na dechach i pływać na Wake'u i będzie fajna biba. Więc wikingowie na Wake'u? No, w pewnym
o przylądowaniu, że tak powiem. Co ze mną przylatać, bo... No normalnie masz dechę, linkę pływać. I pływ. Mamy zajebiste drony, żeby z góry to wszystko. Ja widziałem raz filmik wasz, gdzie Wikingów wypuścili się z auta na jakimś korku, wyskoczyli tańczyli na ulicy. No, było naprawdę dobrze. To chyba przed galerią dominikańską. Przed galerią dominikańską. No, dawali, że jadą na rowerze takim stacjonarnym. Czy udawali, jechali. No. Przygotowania do Surivale. No to widziałem, to powiem szczerze, że to było spoko nagrane. I fajny motyw w ogóle. Ja robiłem dużo takich rzeczy. Chodzi nie to co klapsy Malwina. Sorry bardzo. Przepraszam, czy ktoś tu mnie obraża? Nie, nie. Bracie. Chodzimy do akademików często, robimy pobudki studentom. Różne takie akcje. Głównie we Wrocławiu, ale w całej Polsce również. No ale żeby nie było, że tylko się bawimy, to też stawiamy na jakieś bardziej merytoryczne akcje, jakieś warsztaty z internetów, z personal brandingu, takie bardziej biznesowe, także staramy się też pokazywać odpowiednią ścieżkę młodzieży. Nie wam, prawda? Fajne jest to, że to jest młodzieżowa też akcja. No. Akcja, sorry, firma, że naciskacie młodzież i internet. To mi się bardzo podoba. No i to jest chyba najbardziej zajebiste dla takich osób jak wy, to, że wszystko jest online. Nie trzeba się męczyć, że iść gdzieś ze sklepu i tak dalej, tylko wszystko z poziomu chaty, kompa i klikania. Więc to jest naprawdę duże udogodnienie. Dla niektórych jest to przeszkoda, ale to widać, że to jest przeszkoda dla takich osób, które nie są obeznane po prostu online'owo za bardzo. Powiem ci szczerze, że po tych nagrywkach przegędzam w tym lesie u nas nad stawem. Tak, jest ta miejscuwa, gdzie to w ogóle jest? W Rybniku. W Rybniku jest ta miejscuwa. Do czego dążę, to jest właśnie to, że po takich nagrywkach i wygłupach tych strojach wikingowych, to powiem ci, że jakbyście mieli jakiś casting na wikinga, to się zgłaszam. W wolnej chwili z chęcią się pozagłuszam. I wyskoczę z auta tańczyć na ulicy. A Melvin dostanie klapsa. Znowu. Znowu, bo nie zatańczył. Melvin się wczuł, widać. Za 10 na 10 było jednak prawdą chyba. No. Ja sobie pozwolę. No dobra, widać na kochanie. Bardzo dobra. On myśli, że... Dawaj ten... Możesz gonić po biurze się go. Dwa giga za darmo! Goni. Udaję, że jestem... Ile? Dasz 2 giga. Dać nawet 2 razy. 2 giga 2 razy? Dasz 4 giga? 4 giga? To też moc. Ale dasz czy nie dasz 4 dam giga? Dam nawet 3. Tutaj jest miejsce do rąbania, zadam sobie wyrąbiasz. Podoba wam się? 2 giga! Dawaj 2 giga! Widzicie? Jestem tutaj mile widziany. Wow. No i... Wow! Wow! Ty! O, jak siadło! Drop it. O, jak siadło! W takim porządku i... Proszę bardzo. W takim porządku właśnie Bartek, nasz przyjaciel, pracuje. Praca jest... Ciekawe treści przegląda sobie na... Ale ładne chłopaki. Sprawdza nas. To jest research. Chłopaki 9 koła. 9 koła lajków? Tak. Słabo. Musi być więcej. No, o jest! Ale człowiek jednorożec jest wszędzie. Na filmie, na zdjęciach i na komputerach. Także tak właśnie tak, to jest. Tak to wygląda, no. Pięknie. Pięknie. I tam jest więcej naszych przyjaciół, którzy pracują i robią co mogą. Dla was. Dla was, dla nas. Dla was, dla nas. Nie przeszkadzamy ci w pracy, przyjacielu. Czołem. Cześć i czołem. Kluski zrosłem. Pędzimy. Jak ocenisz spotkanie? Yo man, yo man. Spotkanie was great. What's fucking great? Yo, you saw this spotkanie was amazing. Yeah? Amazing. I'm rated 10 to 10, like 10 na 10. It was amazing. The guys in the office were like super cool and super calm and I don't know, yeah. So we can do this again. I can do this every day. Like we can visit the studio every day. I can record. I can, you know, sing and shit. You know. So. You know, man, that's how we roll! Great.
No, udane spotkanie. Trzyma światełko? Yes. Dobra. A to razem, daj na środek. Bym wiedzy, czemu wbija mi to robię. By chciałbym na spotkanie, było bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Jest dobrze, świetnie. Multi, co u ciebie? Wszystko dobrze u mnie jest. Jak było na spotkaniu, zajebiście ziomek wiesz. Będzie meetup we Wrocławiu, będzie 22 sierpnia. Sierpnia drugiego i drugiego i może będzie spotkanie. Zajebiście będzie! I uwaga! Co, jakie słowo? Będzie, będzie! Dużo youtuberów! Youtuberów! I może nagramy razem wideo i później zrobimy fajny moment. Otwarte szyby są i wszystko super jest. Nie wiem, o co im chodzi, bo jestem jak zwierzę i chciałbym wiedzieć, dlaczego stoję dziś tu i może w końcu ruszymy i wszystko się zmieni. Dziękujemy, moi drodzy, cover Rezigiusz Multigiusz. Tak, jest pięknie. Young yeah. Multi Rezigiusz, zapraszamy na koncert. NJ Boys Gang. Yes. Jesteśmy mega zmęczeni, ludziska, po całym dniu podróży. Powiedziałem ludziskom, że tu was z wami pojechaliśmy i wy byliście na miasto, żeby szukać mieszkanka, tak? I pytanko jest takie, czy znaleźliście? Nie. Nie znaleźliście. Jesteśmy w trakcie poszukiwań. Są w trakcie poszukiwań, my jesteśmy po spotkaniach wszystkich, też pozytywnie, bardziej chyba niż u chłopaków, ale jest dobrze. Kończymy tego suiteśnego vloga. Trzymajcie się, cześć! Cześć! Pomachajcie! Hej!